Gdyby jakaś istota wyższa pozwoliła ci stworzyć bohatera dla twojego miasta, kim byłaby ta osoba? Pamiętaj, że odpowiedź w stylu mój tata da ci uznanie tylko na rodzinnym spotkaniu i maksymalnie 90 punktów na klaskomierzu. 90. Przyjaciele powiedzą ci, że super wybór, ale co innego mieliby ci powiedzieć? No chyba, że zdradzą ci prawdę o adopcji, to jeszcze okaże się, że stracisz życzenie na lokalnego bohatera, z którym nic ci nie łączy. Społeczeństwo i mainstream ma duży wpływ na to, jakich bohaterów otrzymujemy. Mieliśmy bohaterów uosabiających konkretne cnoty, ludzkich, z trudną przeszłością, a także trudnych, pełnych wad, ale służących ludziom i ogólnemu dobru. Obecnie od bohatera oczekuje się, że będzie odwzorowaniem cech ważnych dla mainstreamu, czyli najczęściej musi mieć odpowiednią płeć i kolor skóry. Zarówno personifikację cnót, jak i uosobienie mainstreamowych cech to opcje najnudniejsze. Owszem, ideały są ważne i mają swoje miejsce, ale bohater z problemami jest nam bliższy, no i bardziej ludzki. Ciekawa postać posiada motywację do działania, nieważne jest ile mocy posiada, ale to jakie przeciwności musiała pokonać, aby zyskać tytuł Herosa. Wewnętrzne i zewnętrzne konflikty pozwalają się jej rozwijać, dążyć do doskonałości, ale jednocześnie nigdy jej nie osiągnąć. Od czasu do czasu dostajemy bohaterów ekscentryków, którzy często robią tyle dobrego, co i złego. Autorzy lubią te sprzeczne zachowania łączyć alkoholem i narkotykami. Używki czasem są częścią tego geniuszu, ale postać musi się później mierzyć z konsekwencjami ich stosowania. I w ten sposób dostaliśmy bardzo dobre opowiadanie Henry'ego Kutnera Świat należy do mnie, Doktora House'a, Hancocka albo Nicka Saxa z Happy. Ten ostatni szczególnie pasuje do bohatera z Disco Elysium. Będziemy mieli okazję wejść w buty świetnego detektywa, który przez alkohol stoczył się praktycznie pod każdym względem. Gra od początku nie mówi nam wszystkiego. Buty, w które mamy wejść, będziemy musieli sobie znaleźć, bo nasz bohater zdążył je zgubić. Kontrolę nad postacią dostajemy w momencie, gdy leży nago pośrodku zdemolowanego pokoju hotelowego. Wcześniej jednak możemy zdecydować, jakim typem detektywa ma być nasz bohater. Zaczyna się standardowo. Mamy 4 zdolności: intelektualne, psychiczne, fizyczne i motoryczne. Każdą z nich możemy ustawić na poziomie od 1 do 6. Jednak dalej robi się ciekawiej, bo każda zdolność podzielona jest na 6 skilli. Coś odpowiada za przeczucie, coś zupełnie innego za logiczne myślenie albo koordynację ruchową. To prawie jak granie w intelektualnego kłopa, tyle że przycisków jest 24. Fakt, że gramy detektywem, nieco ułatwia wybór, ale przy pierwszym podejściu nie ma szans, żebyśmy przewidzieli, co się naprawdę przyda. I dopiero po zatwierdzeniu ustawień dowiadujemy się, jak przebiega rozgrywka i czym są zdolności, które wybraliśmy. Te 24 obrazy, które widzieliśmy wcześniej, to dodatkowi bohaterowie, którzy żyją wewnątrz naszej postaci. Będą często włączać się do rozmowy, komentować otoczenie, w którym się znajdziemy i wpływać na nasze decyzje. Standardowo dla gier RPG coś musiało się nam przydarzyć, że musimy zaczynać od pierwszego poziomu. Tym razem, lub raczej kolejnym razem, jest to amnezja, ale nie ta straszna. Zapiliśmy tak bardzo, że równie dobrze moglibyśmy być kosmitą. Nie wiemy nic ani o sobie, ani o świecie. I tutaj na przykład przydaje się jeden ze skilli, wiedza encyklopedyczna. Jeśli będziemy mieć dobre rzuty lub wystarczająco dużo punktów, będziemy w stanie wyciągnąć kilka faktów z pamięci detektywa. Czasem będzie to coś przydatnego w rozmowie, innym razem pomocny kontekst dla samego gracza. Pierwsze, czego się dowiaduje, wiemy to, że kilka dni wcześniej przybyliśmy na miejsce morderstwa i od tego czasu nie dość, że nie ruszyliśmy sprawy, to jeszcze daliśmy się mieszkańcom poznać od naszej imprezowej strony. Disco Elysium przede wszystkim oparte jest na fabule i ma przyjemne tempo jej odkrywania. Choć zadania bardzo szybko zasypują nasz dziennik, wiele z nich to jednotypowe questy albo nagłe potrzeby naszego organizmu. Gra nie próbuje sztucznie gmatwać historii, ani nie wymaga paranormalnych zdolności, aby rozwiązać zagadki. Od początku znamy nasz cel, a nasze zdolności czasem same podpowiadają, jakie mamy alternatywy. To, co jednak przeraża na początku, to chaotycznie pojawiający się uczestnicy dialogów oraz ogrom tekstu, który zalewa ekran naszego monitora. Jak najbardziej spodziewałem się tego PRPG-u, ale kupując grę w oparciu o sam trailer i opis na Steamie, można spodziewać się czegoś innego. Winą głównie obarczam dziennikarzy gamingowych mediów, bo RPG-iem nazywają każdy tytuł, w którym możemy zmienić ciuchy naszego bohatera, szczególnie gdy wpływają na jakieś statystyki. Żeby dowiedzieć się, czym jest Disco Elysium, musimy zejść nieco głębiej. Dla twórców nie są obce tradycyjne RPG pen and paper. I to jest widoczne w grze, jak i w fabule. Wszystkie interakcje opatrzone są sytuacyjnym opisem, w taki sposób, że obraz poza tekstem mógłby równie dobrze nie istnieć. Sterowanie, czyli w zasadzie chodzenie, ma wartości eksploracyjne, ale przede wszystkim przenosi nas w inne miejsce akcji. Z trailera mogłoby się wydawać, że dostajemy tytuł podobny do Divinity Original Sin albo Baldur's Gate, ale nic bardziej mylnego. Na tym świecie trzyma nas zdrowie i poziom moralności. Pierwszy punkt życia możemy stracić już na starcie, gdy próbujemy ściągnąć krawat z działającego wentylatora. Poza testem sprawności, na sukces wpływa zdobycie informacji i zabezpieczenie otoczenia. Zarówno walka, interakcja z ludźmi i przedmiotami odbywa się w tym samym oknie dialogowym. Następnie wykonywany jest test cechy, rzut 2K6 i opis tego, co się stało. Czasem zobaczymy również krótką animację, moment strzału, uderzenie lub skok z dachu. To są właśnie elementy, które widoczne były na filmie, ale w rzeczywistości gracz jedynie zadeklarował akcję, a gra zrobiła resztę za niego. Dlatego Disco Elysium zdecydowanie bliżej jest do klasycznej sesji RPG niż do przygodówki albo nawet komputerowego RPG. Zdecydowanie tytuł nie jest dla każdego. Choć gdy wspomniałem o szoku na początku gry, ten na szczęście mija po kilku pierwszych zdarzeniach, gdy zaczynamy układać sobie w głowie, co chcemy
osiągnąć. Gra wydaje traktować się pół serio. Zupełnie tak, jakby ktoś twórcom powiedział, że w RPG-u na postać wpływają statystyki, oni wzięli to dosłownie i przez to dostajemy ciągłe dialogi i spory w naszej głowie. Poziom humoru jest w większości subtelny, zawsze opowiadany z poważną miną i od samego odbiorcy zależy, jak go zinterpretuje. Choć gra osadzona jest w wymyślonym świecie, nie brakuje w niej odniesień do naszej rzeczywistości. W hotelowej kuchni możemy spotkać cudzoziemca. Nie jesteśmy w stanie zrozumieć, co mówi, ale jedyne, co wyłapaliśmy, to polskie słowo gorący i kubek. Nasz bohater przekonany jest, że tak właśnie nazywa się kucharz. Następnym razem, kiedy będziemy z nim rozmawiać, pojawi się nam w oknie jako pan gorący kubek. Możliwe, że to nawiązanie do historii, w której jakiś czas temu irlandzcy policjanci złapali kierowcę recydywistę z 50 wykroczeniami, który nazywał się prawo jazdy. Ale wracając do gry, porusza też nasze problemy społeczne. Jeśli mocno emocjonują cię kwestie polityczne, to ta gra może być trudnym kąskiem do przełknięcia. Pojawiają się też kwestie seksualności, identyfikacji, praw kobiet, imigrantów, koloru skóry, pochodzenia, kapitalizmu itd. Zetkniemy się również z mniej lub bardziej zasłużonymi łatkami faszyzmu czy rasizmu. Fabularna otoczka to kulturowa bomba zdetonowana na bardzo małym obszarze. I trochę tak jak na teście psychologicznym. Nasze wewnętrzne ja będzie próbowało wyewoluować w nas różnego rodzaju poglądy, sprawdzając, w jakim stopniu jesteśmy w stanie się z nimi zgodzić. Tak jak któregoś ranka mój żołądek próbował przekonać mnie do komunistycznych wartości. Gra, choć jest naszpikowana polityką, nie oszczędza żadnej ze stron. Tak samo jak nie zabrania nam deklarowania nawet skrajnych stanowisk, co oczywiście nie znaczy, że nie będzie nas za nie krytykować. Postępy w Disco Elysium zamknięte są w ramach dobowych. Mamy upływający czas i dni tygodnia. Czas jednak płynie tylko wtedy, gdy wybieramy nowe opcje dialogowe. Zdobywanie informacji i rozwiązywanie zadań to również jedyny sposób awansowania naszego bohatera. Czasem w trakcie rozmowy pojawi nam się problem do rozwiązania. Jeśli zdecydujemy się nad nim zastanowić, da nam jakiś bonus do statystyk, najczęściej ujemny, ale po jego rozwiązaniu często otrzymamy znacznego boosta. Choć ostateczna nagroda nie jest znana, zawsze dostaniemy informację, po jakim czasie problem zostanie rozwiązany. Gra pozwala swobodnie zapisywać i wczytywać stan rozgrywki, więc praktycznie jesteśmy w stanie zdać nawet najtrudniejsze testy umiejętności. Nie zawsze jednak warto, tak samo jak nie warto wybierać wszystkich opcji dialogowych. To jest ta bardziej poważna strona Disco. Czasem niezdany test pozwoli nam wytworzyć problem, którego rozwiązanie da nam znacznie więcej korzyści. Z kolei klikanie wszystkich opcji dialogowych w rozmowie z NPC-ami może wywołać u nich dodatkowe, czasem negatywne reakcje. Lub nagle okaże się, że zyskaliśmy ujemne modyfikatory do testu, tylko dlatego, że niepotrzebnie drążyliśmy temat. Słuchanie się głosów we własnej głowie też nie zawsze jest dobre. Czasem ich ocena będzie błędna i tylko my jesteśmy w stanie podjąć właściwą decyzję. Oczywiście to, co mamy w inwentarzu, też ma sporo znaczenie. Czyli mamy też uwielbiane przez dziennikarzy elementy RPG. Ubrania mają różne statystyki i czasem pozwolą nam zdać testy. Zdarza się też, że NPC reagują na to, co mamy na sobie, więc czasem warto brać to pod uwagę. Nasze ręce dają nam dwa aktywne sloty. Możemy trzymać w nich różne narzędzia, na przykład trzymając w rękach plastikową reklamówkę, nagle zaczną nam się podświetlać butelki, które później będziemy mogli sprzedać w sklepie. Ekonomia jest bardziej spójna. To nie jest Skyrim, że będziemy mogli wynieść cały sklep łącznie ze sprzedawcą. Choć raczej nie będziemy głodować, trzeba będzie nam się trochę nabiegać, żeby zarobić na kolejny nocleg. Dźwięki i muzyka jest przyjemna w odbiorze i dobrze wprowadza w klimat. Jednak znalazłem kilka powtarzających się momentów, które były zbyt nachalne i zbyt głośne jak na mój gust. Graficznie śmiało mogę powiedzieć, że gra jest piękna. Przypomina olejne obrazy w akademistycznym stylu, a jednocześnie sprzętowo jest bardzo niewymagająca. Opcje są niestety bardzo ubogie i nawet nie ma mowy o zmianie konfiguracji klawiszy. Gra ma też trochę błędów. Jeśli nie odpalamy jej w trybie administratora, ma tendencję do nagłego wyłączenia możliwości zapisu. Niestety postacie mogą wydawać się zbytnio przekoloryzowane, a dialogi, choć stoją na wysokim poziomie, to udało mi się znaleźć kilka fragmentów, których nie miały sensu, lub autor miał wylew w trakcie pisania. Gra jest na razie tylko po angielsku i muszę przyznać, że jest całkiem wymagająca językowo. Znajdziemy w niej sporo obcojęzycznych zapożyczeń, więc podczas gry warto mieć przy sobie słownik wyrazów bliskoznacznych. Na szczęście znalazłem post, w którym twórcy zaznaczyli, że planują zrobić polską wersję językową, co na pewno sprawi, że gra stanie się bardziej dostępna dla szerszej publiczności. W rozwiązywaniu zagadki morderstwa towarzyszy nam również partner Kim Kitsuragi. Gra okazjonalnie zostawia nas samego, mamy wtedy czas, żeby być złym policjantem. Niestety często okazuje się, że badając poszlaki, będziemy potrzebowali naszego partnera, aby ruszyć dalej. A do tego czasem wyskakuje okienko dialogowe z jego kwestią, mimo że nie ma go w pobliżu. Nie zaszkodziłoby też dodać jakąś opcję zrelacjonowania partnerowi tego, co się działo, gdy nie było go na miejscu. Bo gdy rano pojawia się pod naszymi drzwiami, wydaje się świetnie o wszystkim poinformowany. Pomijając błędy, jeśli lubisz tego typu gry, to Disco Elysium zdecydowanie potrafi zapracować na każdą wydaną złotówkę. Jeśli jednak drażnią cię tematy polityczne i szukasz RPG z taktycznym systemem walki, to niestety ten RPG nie sprosta twoim wymaganiom. Dzięki za oglądanie, mówił Shifter z Ogrysków. Nie wiem, czy wiesz, ale klikanie w czerwony przycisk z napisem subskrybuj i łapkę w górę ma pozytywny wpływ na efekt cieplarniany. Kliknij już teraz i nie martw się o przyszłość swojego domku nad morzem. Jeśli film ci się nie podobał, to następnym razem daj mi znać wcześniej, kiedy mogłem go jeszcze poprawić. I pamiętaj, mówmy głośno, jak chcemy, żeby wyglądał świat. Wtedy inni pomogą nam go zmieniać.